Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie z malowniczego, jednego z ładniejszych miejsc w Krakowie, a jest ich tu całkiem sporo. To jest ulica Bracka, w której śpiewał bard, jak mogę go nazwać, nasz bard, że w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Jak widzicie, tutaj jest piękna pogoda dzisiaj od rana. Nie mogę Wam pokazać deszczu na Brackiej, ale pokażę Wam coś innego. Pałac Larisza. On będzie punktem wyjścia i pretekstem do rozmowy na temat, który został, powiedzmy, wywołany w formie komentarza na moją prośbę o perfumach do poszczególnych grup zawodowych dla prawników. I właśnie w tym Pałacu Larisza, dawno, dawno temu, kiedy studiowałam, mieściła się biblioteka publiczna, a teraz jest tu Wydział Prawa i Administracji. To jest budynek, który się ciągnie i ciągnie i ciągnie, o, gdzieś tam, a może teraz widać więcej. No w zasadzie Bracka, róg franciszkański, niektórzy powiedzą Placu Wszystkich Świętych. No a ponieważ mówiłam, że jest to uroczy, malowniczy zakątek, no to jeszcze muszę Wam pokazać, no, jak ta uliczka wygląda gdzieś tam dalej w tle. No, mam nadzieję, że widać, ale idę. Jeszcze jedno miejsce chcę Wam pokazać, bo naprawdę jest ważne. Być może są jeszcze tacy na tym kanale, którzy tego miejsca nie znają. To będzie taka dygresja, no powiedzmy. W tym filmie już widzę, że ten film nie będzie krótki, tylko będzie długi. Więc zapraszam, zróbcie sobie kawę, herbatę, co tam wolicie. Ziółka jakieś, coś aromatycznego na pewno. Kochani Państwo, korzystam z chwili ciszy. Mianowicie tramwaje gdzieś sobie pojechały. One się bardzo tłuką tutaj na tej ulicy Franciszkańskiej. Właśnie za mną będzie tu wspomniany Pałac Larisza, a po mojej lewej stronie Kościół Franciszkanów. Pewnie już wielu się domyśla. Muszę Wam pokazać po prostu pewien witraż w tym kościele. Pozycja obowiązkowa. Jeśli będziecie w Krakowie, musicie tu zajrzeć, musicie ten witraż zobaczyć. Jeszcze tak, dla takich niezorientowanych, czy powiedzmy dla tych, którzy lubią takie informacje okołoterenowe. Po mojej prawej stronie z kolei słynny Pałac Biskupi, więc tam słynne okno papieskie. A po lewej Franciszkanie. No zobaczymy, co się da nagrać. No właściwie, kochani, Bazylika Franciszkanów. No ale określenie kościół też jest poprawne. I tu pokazuję Wam ten witraż, który jest dla mnie bardzo ważny prywatnie. Nie wiem dlaczego. Uwielbiam go. Uwielbiam tu bywać regularnie. Zaraz Wam go pokażę od środka. Za mną wspomniana Bazylika u Franciszkanów. Idziemy, ale wracamy do tematu bardzo, bardzo przyziemnego, ale ważnego, ponieważ, no, jak wspomniałam, perfumy oddziałują na całe otoczenie, w jakim jesteśmy, na naszych znajomych, na nieznajomych, na wszystkich, także chyba trochę je lekceważymy. Więc myślę, że dzisiaj przychodzę do tematu, który jest mi bliski, który lubię i do... Wdzięczna jestem za podpowiedzenie, podrzucenie tego tematu Magdalenie. Teraz tak, chyba pójdę... Chcę Wam pokazać żonkile kwitnące na plantach, ale się już straszny hałas zrobił. Właściwie taki mam trochę problem, bo w tej cichszej części nie ma żonkili. Chyba, że Wam żonkile później pokażę. Jest to strasznie głośne miasto, jak się okazuje. Uff. No to kochani, wracamy do naszego tematu zasadniczego, który będzie długi, więc trzeba czym prędzej wrócić. Może w tle po mojej prawej stronie zobaczycie te połacie żonkilowe. No idziemy dalej. Więc temat rozległy, temat obszerny, a przez to myślę, że zasługuje na uwagę i wydaje mi się, że no, powtórzę się pewnie, ale będę się powtarzała. Za bardzo lekceważymy perfum. Pamiętacie Państwo, taki był słynny temat, mówiło się o przekazie pozawerbalnym, no to
perfumy są kwintesencją tego przekazu. Ale cóż, z ulicy Brackiej przeszliśmy, idziemy w stronę głównego gmachu uniwersytetu. Po mojej prawej stronie właśnie mijamy taki matecznik prawników, więc wracamy do tematu. Dlaczego prawnicy są moim ulubionym zawodem, jeśli chodzi o perfumy? Bo tu będzie można właściwie całą złożoność tego świata perfum Państwu wyjaśnić. Kim jest prawnik? Nie ma perfum dla prawnika, bo inaczej pracuje sędzia, inaczej adwokat, jeszcze inaczej radca prawny, a jeszcze inaczej prokurator. Oczywiście każdy może używać perfum tak, jak uważa i jak chce, nie ma przymusu, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na pewne aspekty związane z używaniem perfum. Mogą być pomocne, pomogą uniknąć może takich sytuacji, których trudno zrozumieć, które mogą być problematyczne. Przede wszystkim świat perfum się rozwinął niesamowicie przez ostatnie 2-3 dekady, właściwie można 4. No to przyjmijmy, że pół wieku. To już nie są te perfumy, którymi cieszyły się nasze babcie, ciocie, czyli kwiatowe, orientalne, ewentualnie szyprowe. To już tak nie działa. To bogactwo i złożoność tych akordów jest po prostu obłędna. Są nuty pachnące ciasteczkami, truskaweczkami, pralinkami. Są perfumy pachnące dymem. Bardzo często można spotkać też takie nuty. Albo drewnem surowym. No i oczywiście zapach przemawia. Ma swój język, oczywiście nie umiemy go tak odczytać, jakby to było takie łatwe. To być może nie byłoby tylu kłótni, tyle jakby nieporozumień związanych z perfumami. Więc myślę, że warto podzielić na zawody w obrębie zawodu prawniczego. Więc myślę, że sędzia, i powiem coś bardzo, bardzo może niepoprawnego politycznie, tak, ja uważam, że to są nadzwyczajni ludzie. I oni potrzebują nadzwyczajnych perfum. I taka moja osobista anegdota, historyjka, dlaczego ten temat mnie ucieszył, kiedy został wywołany. Otóż miałam taką wątpliwą przyjemność być w sądzie, co 2 lata temu. No i właściwie sytuacja była trudna, beznadziejna, no jak to w sądach. Ale zapach perfum, który tam poczułam, no sprawił, że poczułam się lepiej. I tak myślę, że te panie sędzie używały. Jeden z tych zapachów to było opium, to klasyczne z lat 70., a drugi to jakiś zapach szyprowy, nie wiem który, ale mniej tak idący w stronę czegoś takiego bardzo cierpkiego i męskiego, tylko ładnie tak obudowany różą. O, Paloma Picasso, może Odissoir. Także te klimaty wyczułam w sądzie i po prostu, co się mogę dodać, sędziowie chyba sami doskonale wiedzą, po jakie perfumy sięgać. Właśnie takie. Myślę, że odradzałabym osobom wykonującym ten zawód, piastującym to stanowisko. Rekomendowałabym perfumy, które są już długo na rynku, żadnych nam nowości. I teraz pamiętajcie, że perfumy, nowości, tak naprawdę takie zacne perfumy to mają z 3 dekady, 4, bo nawet 10-letnie perfumy są traktowane jako taki zapach trendy. Tu nie ma takich kwestii, takich reguł jak w przypadku ubrań, czy coś tam po 2 sezonach wychodzi z mody. La Vie Belle, 10 lat na rynku. Sauvage, prawie 10. Black Opium, nie Opium, też prawie 10. Także to nie, jest dla sędziów, szypry, orienty, kwiaty, aldehydy, piąteczka, jak najbardziej, Chanel numer 5. To bym, jeśli chodzi o panie, o panów, no i wszystkie Guerleny, ale oczywiście te stare Guerleny, stare receptury. Także tutaj bym widziała takie perfumy, które pokazują pozycję, status. To nie muszą być i nie powinny być w żadnym wypadku perfumy dla sędziego, bo to nie powinny być perfumy, które się przymilają, które są ładne, które prowokują do takiego, powiedzmy, o jakie ładne, nie, to nie te perfumy. One muszą budzić szacunek i pokazywać po prostu pozycję społeczną, którą niewątpliwie sędzia ma. No i to tyle, to jest bardzo proste i jak wspomniałam, nawet w tym moim sądzie, w którym byłam, nie był to jakiś wielki, w dużym mieście sąd rejonowy, też panie sędzie wiedziały, podświadomie, bardzo dobrze. Krótko mówiąc, temat perfum dla sędziego jest bardzo prosty, bardzo oczywisty. Unikać modnych, unikać oklepanych perfum, po prostu.
to tyle. To się powtórzy. Przy okazji taka luźna uwaga. Zobaczcie, jak się nam planty zarzuciły, zazłociły. No, czas płynie szybko i nieubłaganie. No i teraz adwokaci. No myślę, że adwokat, podobnie jak radca prawny, musi mieć takie dwie półki perfumowe. Pierwsza z nich to są perfumy do sądu. To jest taki specyficzny teatr, jak sądzę. Myślę, że gdybyśmy mówili o perfumach do sądu, to można je porównać z obuwiem, jakim zakładamy do sądu. No to jeśli teraz adwokat na pewno nie założy butów jakichś sportowych, tylko szpilki. No do szpilek to muszą być perfumy szczególne, no takie wręcz krzykliwe. Dodają urody, klasy, stylu, szyku, krzyczą nawet, tak mogą krzyczeć. Ale to nie jest tak, że można tych perfum Bóg wie ile na siebie wylać. To jest strasznie istotne, żeby zachować umiar, bo jeżeli perfumy są wyraziste, dominujące, to wtedy ich używamy mniej po prostu. Jeśli chcemy coś uzyskać, to oczywiście wtedy można sięgnąć po perfumy z tej pierwszej dziesiątki Sephory. Jeśli chcemy zrobić dobre wrażenie na innych, jeśli chcemy po prostu na zasadzie takiej przekonać kogoś, mam trochę słabszą pozycję, może wiemy, że ciężko pójdzie, no to zyskać przychylność sędziego, no może właśnie wtedy trzeba nie sprowokować niczym, to trzeba to rozważyć. Czyli dobrze wyglądać, dobrze się zaprezentować, ale nie prowokować. Sędzia może po prostu sobie na to pozwolić, adwokat chyba nie zawsze. Nie sprostuje ktoś, kto może się coś na ten temat tu wypowiedzieć. Także tak bym to widziała. No i teraz tak. I to samo, podobnie radca prawny. Jeśli idzie do sądu, trzeba zrobić wrażenie. Ale nie prowokować niepotrzebnie. Może pójdziemy bokiem. No, natomiast jeśli wiadomo, że zasadnicza praca prawnika to jest ta, której nie widać. Kiedy pisze pisma, kiedy dużo czyta, no kiedy po prostu spędza pracę w biurze, no to wtedy raczej trzeba sięgać po perfumy, które może, żeby nas nie przebodźcowały, to wtedy po coś takiego neutralnego. Ja bym sięgnęła, wszystko co jest w niebieskich flakonach granatowych, to jest takie dość stanowane poza Angelem, ale to są już perfumy, które są ćwierć wieku na rynku, więc one już tak może nie prowokują, bo są tą wonią taką oswojoną. No ale ciągle dość wyrazistą i przebijającą się przez inne, jak to przystało na wonie orientalne. Szczególnie wydaje mi się, że jest to istotne, żeby sięgać po perfumy takie niedrażniące. Jest to istotne w przypadku radcy prawnego, który często pracuje gdzieś tam przy jakichś instytucjach publicznych, w samorządzie na przykład, są kancelarie, są radcy prawni zatrudnieni. No to oni zwykle po prostu troszeczkę pracują jak urzędnicy, no, w pewnej społeczności, w biurze, które ma określoną kubaturę, to też jest ważne, żeby tymi perfumami nawet sobie samemu nie dodawać niepotrzebnych bodźców, to wtedy sięgnęłabym po coś bardzo, bardzo wyważonego, spokojnego, czyli z tej drugiej półki, spokojniejszej, albo w przypadku prawnika, jeszcze taka w przypadku w ogóle adwokatów, prawników, taką istotną kwestią jest to, że po prostu jeżeli na przykład chodzą w garniturach, no to te garnitury są na pewno przesiąknięte perfumami, także można śmiało nawet po prostu nie używać perfuma i tak wydzielać, roztaczać wokół siebie jakiś taki ładny woal zapachowy. Także tak bym też na to spojrzała. Na specjalne okazje, tak jak specjalne ubranie na specjalne okazje, a na ten znój, czytanie, pisanie, szukanie dobrych rozwiązań, to może się lepiej nie rozpraszać. No i prokuratorzy. Prokuratorzy są dla mnie zagadką, ale wydaje mi się, że oni śmiało mogą sięgać po wonie, bardzo, bardzo zdecydowane, dominujące. To jest trudny zawód. Tak mi się wydaje, że też trzeba mieć w sobie ogromne pokłady wojownika, żeby tą ścieżkę zawodową wybrać. Trudną, stresującą, niewdzięczną, jak sądzę. To myślę chyba, że możemy mówić o prawdziwym powołaniu w przypadku tego zawodu. Ale i chociaż osobiście zbyt wielu prokuratorów nie znam, na szczęście to myślę, że oni lubią też robić wrażenie, dobrze wyglądać. I mogą być modne, mogą być klasyczne, ale ja bym postawiła na coś modnego. Takiego spektakularnego. Klasyki
Chyba właśnie zostawiłabym sędziom. Chyba, że byłby to prokurator w Stanach, który aspiruje, żeby za kilka lat przejść do polityki. Tam jest taka ścieżka zawodowa. To może wtedy tak można już powoli sięgać po klasyki gerlenowskie, ale w naszych realiach to ja bym sięgnęła po właśnie takie rzeczy bardziej spektakularne, modne. Generalnie męskie perfumy są perfumami wyrazistymi. Nie są lubiane perfumy neutralne i dlatego wybór jest całkiem spory. Chyba miniemy Floriańską. Przechodzę właśnie przez bramę Floriańską. Idę na chodnik. No i taka kwestia na koniec, myślę, że najistotniejsza, jeśli chodzi o perfumy wszelkiego rodzaju, i myślę, że trzeba do tego będzie wracać. Słodkie czy nie słodkie? Kiedy używać słodkich? Bo tych słodkich nut jest pełno. One są bardzo modne, bardzo lubiane. Ale właśnie nuty słodkie przełamują lody. Więc no to wtedy prawnicy mają umysł analityczny, więc na pewno rozumieją, kiedy, w jakich sytuacjach można sięgnąć po coś, co nawet może jest wyraziste, ale jak zawiera nuty słodkie, gdzieś tam jest wanilia, to one nie są postrzegane, te perfumy, jako perfumy dominujące, drapieżne, i nie wywołamy efektu takiego, że ktoś może się poczuć zagrożony naszymi perfumami. Oto przyszła osoba o silnej osobowości, zaraz to tylko udaje taką miłą, a tak naprawdę będzie chciała nas zdominować. Także słodkie to maskuje, ale wydaje mi się, że są sytuacje, kiedy z tym słodkim trzeba ostrożnie. No i kochani, kończąc temat perfum dla prawników, wrócę do tego, co przewinęło się w tej rozmowie, że sala sądowa jest rodzajem spektaklu, na pewno dobrze przygotowanego, wyreżyserowanego, w którym oczywiście finał jest nieznany do końca, ale jednak jest to spektakl, tam są emocje, no, czy granie emocjami, no i mnóstwo innych oczywiście bardzo ważnych rzeczy, więc spod Teatru Słowackiego będę już kończyć te moje rozważania na temat perfum dla prawników. Myślę, że prawnicy to są bardzo wdzięczni klienci perfumerii, bo po prostu nie muszą jakoś tak szczególnie oszczędzać, chociaż zawsze warto nie przesadzać z wydatkami perfumowymi, a łatwo przesadzić, no bo jednak one oddziałują na emocje. W związku z tym ten emocjonalny produkt, jakim są perfumy, no, coraz mniej mi pasuje to słowo produkt do perfum. Ten byt, tak. Pasuje do tego emocjonalnego miejsca, jakim jest nie tylko teatr, ale i sąd. A teatry też pewnie jeszcze będą przedmiotem moich zainteresowań. Też prosiliście o to. O perfumy do biblioteki, do teatru, do kina. Także wrócę i do tego. Także no, przyjmijcie perfumową pałeczkę. Może jesteście prawnikami, może macie znajomych prawników, to powiedzcie, jakich perfum używają. Jestem tego ciekawa. Jakie się sprawdzają, jakie przeszkadzały. Bo czasem te, które się sprawdzają, to ich tak nie dostrzegamy. Raczej dostrzegamy te, które się nie sprawdziły, które nie zadziałały. Także proszę tak sobie poukładać w głowie te perfumy, jeśli jesteście Państwo prawnikami, jak to z nimi było. I napiszcie o takich właśnie, które na przykład często są na drugim planie, ale często są, zużyliście kilka flakoników. To mogą być perfumy, które się sprawdziły. I może macie jakieś wspomnienia, że jakaś pani sędzia używa Chanel numer 5, chociaż tak rozpoznawać perfumy od powąchania to nie jest tak łatwo. Ja czasami daję radę, ale też nie zawsze. Ale jeśli rozpoznaliście jakieś perfumy Państwo, no to dajcie znać, jakie to było. Co tam w sądzie, czym w sądzie pachnie. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.